byłem zdania, że nie, no, nie jestem osobą tak znaczącą, że trzeba byłoby o mnie jakiś film, chłopak taki film skromny zrobić. Chłopak skromny. To jest mój dom rodzinny, w którym się urodziłem. To jest mój brat, młodszy brat. Panowie robią film trochę o mnie. Od najmłodszych lat byliśmy nauczeni, że mamy w gospodarstwie pracować. W 1936 roku, mając 4 lata, byłem na olimpiadzie w Berlinie. W 1938 roku rozpocząłem moją edukację, idąc do pierwszej klasy szkoły powszechnej. Ja się języka polskiego dopiero nauczyłem w 1945 roku w tym budynku. Przez 4 lata chodziłem do co najmniej 4 różnych szkół. Ja nie widziałam nic ciekawego w tym facecie, ale potem przy bliższym poznaniu, z tym, że jako szef był okropny. Nie można było nigdy powiedzieć o nim, że się wywyższa, bo w banku pracuje, że jest dyrektorem. Organizował wyjazdy dla pracowników Narodowego Banku Polskiego. Wujek Paweł dzieciom kupował zawsze te najgłośniejsze zabawki. On sobie potem poszedł, a dzieciaki z tymi zabawkami zostały z rodzicami. Podziwiam wujka za to, jak opanował wszystkie nowinki techniczne. Oj, on jest bardzo zachwycony techniką. Wujek na pewno wyprzedza swoje pokolenie, jeżeli chodzi o te sprawy takie związane z nowinkami technologicznymi. Dziadek to jest taki, no taki geniusz. Tato nigdy nie przeszedł na emeryturę. On cały czas jest w pracy. Jego domena to są przede wszystkim słodycze. Nie żyje, jak najdłużej, zdrowo. Marek mi to za no ale powie to, co chodzi. Żeby, bo jak wołam, Pawełku, no to on powiedział, babciu, zrobię ci taki dzwonek, nie będziesz wstawać, tylko zadzwonisz, to on zaraz sobie będzie słyszał i przyjdzie. I zrobił mi, no. No fajnie, nie? Często rano, jak wstawałem, widziałem pana Pawła, jak po godzinie 7 szedł chodnikiem. Wysportowany, sztywny, zawsze o tej samej godzinie. Można było wstawać. Postrzegam pana Pawła jako takiego ostatniego dżentelmena Raciborszczyzny. Czego można się od pana Pawła uczyć? Na pewno kultury osobistej. Człowiek elegancki i szarmancki, takich, których się już dzisiaj praktycznie nie spotyka. Do końca jesteśmy przyjaciółmi. Pan Paweł Newerla przywrócił tożsamość historyczną tego miasta. Chyba taki człowiek, który pierwszy włożył taki pociąg historyków raciborskich na takie tory pisania i mówienia o mieście. Jak się mnie pytają, to ja mówię, nie jestem historykiem, jestem tylko prawnikiem. Sercem, umysłem i innymi przymiotami charakteru jest na pewno historykiem. Historyk w tą historię wtopiony przestał się przez swój wiek także. Już pewnie nawet sam zabytkiem. Pan Paweł, chociaż od wielu lat już nie mieszka tutaj w Pietrowicach Wielkich, to jednak ciągle żywo interesuje się tym wszystkim, co dzieje się u nas w naszej parafii. Dbał o to, żeby zapisywać pewne rzeczy, które już mijają niepamiętnie. Nie byłoby wielu historii, wielu dziejów, gdyby pan Paweł tego nie zbadał, nie znalazł, nie przedstawił. Pan Paweł w sposób bardzo odważny stara się nie kreować historii, tylko przedstawiać tę prawdę w sposób jak najbardziej obiektywny. Abyśmy wszyscy mieli taką miłość do Raciborza, jaką on reprezentuje, bo to jest rzecz unikalna. Śmiało mógłbym powiedzieć, że to jest taki raciborzanin dialogu. Dzisiaj na cały czas, że powinniśmy być Europejczykami. On ma nieprawdopodobne zasługi, by o ojczyźnie małej mówić dużo i odpowiedzialnie. Wreszcie stało się to, co się powinno dawno stać.